Cześć, z tej strony Kacper Żarski, tabletowo.pl. Zapraszam na recenzję Meizu Note 9. Zacznijmy od obudowy. Większość niestety jest wykonana z tworzywa sztucznego dość przeciętnej jakości, ponieważ pojawiło się tutaj sporo zadrapań, a dodatkowo obudowa strasznie szybko się brudzi. Nie wygląda to tutaj dobrze, więc jeśli będziecie chcieli kupić tego smartfona, to raczej etui jest nieodłącznym akcesorium do tego sprzętu. Na tyle umieszczono przede wszystkim podwójny aparat na lekko odstającej wstawce, dodatkowo mamy podwójną diodę doświetlającą, skaner linii papilarnych, a także kilka napisów. Dolna krawędź skrywa w sobie USB typu C, mamy też gniazdo słuchawkowe, mikrofon oraz głośnik, natomiast od góry jest drugi mikrofon. Na prawej krawędzi znajdziemy klawisze głośności i zasilania, z kolei na lewej jest tacka, na której umieszczono tylko miejsce na dwie karty nano SIM, niestety karty microSD tutaj nie umieścimy. Na froncie mamy przede wszystkim wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 1080x2244 piksele. Ekran charakteryzuje się ładnie nasyconymi kolorami, niezłymi kątami widzenia oraz wystarczającym zakresem jasności, które pozwala na korzystanie komfortowo z urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych. Wokół wyświetlacza mamy stosunkowo wąskie ramki, jedynie od dołu jest ona nieco szersza. Oprócz tego mamy wcięcie w ekranie od góry, które jest w postaci takiej kropli wody. Na tym wcięciu umieszczono kamerkę do selfie, nad nim jest jeszcze głośnik do rozmów. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj kilka czujników, a także diodę powiadomień. Przejdźmy do urządzenia, zacznijmy od sposobów blokady. Przede wszystkim mamy skaner linii papilarnych, który działa naprawdę bardzo dobrze i niemal za każdym razem prawidłowo nasz palec zostaje rozpoznany. Wystarczy tak naprawdę przyłożyć palec na ułamek sekundy i już skaner zacznie działać, a cały proces od przyłożenia palca do podświetlenia ekranu trwa mniej więcej sekundę. Oprócz tego mamy jeszcze możliwość skorzystania ze skanowania twarzy, które również działa całkiem dobrze, aczkolwiek tutaj no już musimy zaczekać nieco dłużej, bo około 2 sekundy, zanim smartfon będzie gotowy do użytku. Aby skorzystać z rozpoznawania twarzy, możemy albo poruszyć smartfonem po włączeniu odpowiedniej opcji, albo skorzystać po prostu z klawisza zasilania. Meizu Note 9 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android wersji 9 Pie z nakładką producenta. Jest ona zmieniona wizualnie, dodatkowo mamy kilka opcji, które są mniej standardowe, i między innymi jest to możliwość skorzystania z trybu przyjaznego dla oczu, czyli filtra światła niebieskiego. Mamy też możliwość sterowania temperaturą barwową, żeby dostosować to wszystko do własnych potrzeb. Oprócz tego z personalizacji mamy jeszcze na przykład możliwość skorzystania z motywów, niestety nie jest ich za wiele, które nieco odmienią wygląd naszego smartfona. W ustawieniach mamy też kilka opcji, jeżeli chodzi o sterowanie smartfonem. Przede wszystkim są te klawisze dotykowe od dołu, poza tym są jednak gesty na krawędziach ekranu. Jest jeszcze klawisz M-Back, który dodaje możliwość sterowania za pomocą jednego klawisza od dołu. Z innych ciekawych opcji mamy na przykład możliwość skorzystania z wysłania automatycznej wiadomości SOS do 5 wybranych osób po 5-krotnym wciśnięciu klawisza zasilania. Poza tym mamy jeszcze kilka gestów na wygaszonym wyświetlaczu, a także chociażby tryb gry, który nieco usprawnia naszą rozgrywkę. W smartfonie jest też jednak bardzo ciekawa aplikacja, czyli narzędzia, która jest takim zestawem najbardziej podstawowych rzeczy, które mogą się przydać w każdym smartfonie. I jest to latarka, lusterko, kompas, poziomica, linijka, szkło powiększające, decybelomierz, a także możliwość skorzystania z kostki do losowania albo rzutu monetą. Jeśli chodzi o działanie smartfona, to trzeba przyznać, że jest całkiem nieźle i na co dzień z tego smartfona korzysta się dobrze. Aplikacje uruchamiają się szybko, są utrzymywane stosunkowo długo w pamięci RAM, a oprócz tego nic tutaj nie klatkuje, nie przycina się i z tego smartfona jak najbardziej korzysta się bardzo dobrze na co dzień. Tak samo moduły łączności działają bez problemów, a oprócz tego rozmowy telefoniczne są na wysokim poziomie i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Chyba że do NFC, którego tutaj niestety nie znajdziemy, więc płatności zbliżeniowe nie będą możliwe. A jakie podzespoły znajdziemy w tym smartfonie? Jest to przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 675 z grafiką Adreno 612. Mamy też 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej, no niestety, jak już wspomniałem, bez możliwości rozbudowy. Mamy także akumulator o pojemności 4000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie i oczywiście do ładowania korzystamy z ładowarki z USB typu C. Jeśli chodzi o wydajność tego akumulatora, to niestety troszeczkę się rozczarowałem. Przede wszystkim na transmisji danych jest ten czas bardzo słaby, ponieważ jesteśmy w stanie uzyskać jakieś 1,5 do 2 godzin na wyświetlaczu, co jest naprawdę słabym wynikiem. W trybie mieszanym wypada to dość akceptowalnie, ale też nie ma szału, ponieważ jest to jakieś 4-4,5 godziny.
Natomiast na samym Wi-Fi wydłuży się ten czas do 5,5 godziny. Z kolei, gdy będziemy oglądać cały czas tylko filmy, to nawet jakieś 7,5 godziny uzyskamy. Tak więc korzystając z samego Wi-Fi, czy na przykład mając tryb mieszany, jesteśmy w stanie uzyskać akceptowalne wyniki, natomiast na transmisji danych jest naprawdę bardzo słabo. W Meizu Note 9 mamy podwójny aparat główny złożony z matryc o rozdzielczości 48 megapikseli z przysłoną 1.7. Oprócz tego mamy 5-megapikselową kamerkę pomocniczą. Jak już wspomniałem, mamy tutaj też podwójną diodę doświetlającą. Co do jakości zdjęć, jest na dobrym poziomie, chociaż mogły być moim zdaniem nieco lepiej. Przede wszystkim zdjęcia są wyraźne i mają w miarę naturalne kolory, a wyostrzanie mniejszych elementów nie stanowi tutaj większego problemu. Jedyne co, to niestety po przybliżeniu konkretnych fragmentów zdjęcia widać delikatne szumy oraz poszarpane krawędzie. Słabo wypadają też zdjęcia nocne, ale to akurat nic nowego, szczególnie w tej kategorii cenowej. Do dyspozycji teoretycznie mamy też podwójny zoom, w praktyce jednak on nie jest perfekcyjny i utrata jakości jest mocno zauważalna. Jeśli natomiast chodzi o kamerkę do selfie, to mamy tutaj 20 megapikseli z przysłoną 2.0 i niestety te zdjęcia nie oszałamiają jakością. Mają one przeciętną szczegółowość, mają mało nasycone kolory, widoczne są też często szumy, a twarz czasem wydaje się tak jakby nieco spłaszczona. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia pod światło, czy na przykład robione przy oknie, to trzeba powiedzieć, że są one mocno prześwietlone. Nocne selfie też jest bardzo nienaturalne i przede wszystkim kolory są już mocno oszukane. Podsumowując, Meizu Note 9 tak naprawdę jeszcze nie jest dostępny w Polsce, tak więc nie wiemy, jaka będzie jego oficjalna cena. Podczas premiery wyceniało się go na około 800 zł, więc do recenzji uznałem tą cenę jako taki punkt odniesienia i muszę przyznać, że za tą cenę jest to na pewno ciekawa propozycja, ale z drugiej strony też nie idealna. Przede wszystkim obudowa mogłaby być nieco lepiej wykonana, poza tym akumulator na transmisji danych jest totalnie do poprawki, aparat według mnie też mógłby radzić sobie nieco llepiej, poza tym szkoda, że nie mamy tutaj NFC. Z drugiej strony jednak jest to smartfon, który zapewnia nam komfortową pracę na co dzień. Jest to urządzenie działające szybko i bez jakichś większych problemów. Poza tym zdjęcia wykonywane za dnia w dobrym oświetleniu są naprawdę bardzo ładne i mogą się podobać. Jedynie ta szczegółowość po przybliżeniu konkretnych elementów mogła być nieco wyższa. Do dyspozycji mamy też na pewno dobry wyświetlacz, dodatkowo całość jest lekka i bardzo dobrze leży w dłoni. Ogólnie więc myślę, że Meizu Note 9 jest dobrą propozycją, aczkolwiek mocno czekam, jaka będzie jego oficjalna cena, bo tak naprawdę od tego wszystko zależy, czy warto kupić ten sprzęt. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym smartfonie, czy Wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!